Dzień dobry, Rafał Górski Instytut Spraw Obywatelskich. Dzisiaj organizujemy w Sejmie piąte ogólnopolskie forum rad pracowników po 20 latach funkcjonowania ustawy o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji. Uważamy, że wymaga pilnej nowelizacji ta ustawa. Rady Pracowników służą w firmach do dialogu między zarządem a pracownikami, a w konsekwencji służą do wzmacniania działalności firm, ich siły, ale też siły polskiej gospodarki. I mamy trzy propozycje główne, jeśli chodzi o zmiany w ustawie. Po pierwsze, doprecyzowanie zakresu informowania pracowników przez pracodawcę. Teraz jest on bardzo ogólny, chcemy jego jego doprecyzowania. Po drugie, żeby w firmach powyżej 50 osób powstawały rady pracowników obligatoryjnie e, i e, po trzecie, e, żeby rada pracowników e, po wygaśnięciu jego mandatu przestała działać do, w momencie, kiedy powstanie nowa rada pracowników. Dziękuję. Ja się bardzo cieszę, że po raz kolejny mogę już uczestniczyć w forum rad pracowników. Jestem przekonany, że to, czego potrzebuje polska gospodarka, nasz kraj do rozwoju, to jest wzmocnienie zorganizowanego świata pracy, tak w formie rad pracowników, jak i związków zawodowych. I w żadnej tutaj sytuacji państwo polskie nie pomaga. Dlatego uważam, że ważne jest. Ulepszenie tego modelu rad pracowników i danie im e, dodatkowych narzędzi, tak jak to ma miejsce w tym proponowanym e, projekcie. Rady pracowników muszą mieć dostęp do informacji, żeby móc skutecznie działać, żeby móc skutecznie reprezentować pracowników w relacji z e, pracodawcą, ale także w Polsce, w której zarówno uzwiązkowienie jest małe, jak i radów, rad pracowników jest bardzo niewiele, ten mechanizm obligatoryjnych rad pracowników w przedsiębiorstwach powyżej 50 osób na pewno zwiększy y, reprezentację pracowników w relacji z pracodawcami i będzie krokiem w stronę... Y, Silniejszego, mocniejszego głosu pracowników, tak żeby oni mogli współdecydować o tym realnie, co się na ich zakładzie pracy dzieje. Więc potrzebujemy silniejszego reprezentac silniejszej reprezentacji pracowników, potrzebujemy silniejszych rad pracowników. Te pomysły, które są prezentowane w projekcie, w projekcie ustawy, są na pewno krokiem w dobrym kierunku. Piotr Ostrowski, jestem przewodniczącym Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych. Byłem dzisiaj gościem na forum, za co bardzo dziękuję. Nie jestem autorem ani współautorem tego projektu, ale jako związkowiec mogę powiedzieć jedno. W Polsce potrzebujemy wzmocnienia zbiorowej reprezentacji pracowników. Jesteśmy na szarym końcu Europy, jeśli chodzi o uzwiązkowienie. Niewielu pracowników także należy do rad pracowników. Musimy zrobić wszystko, aby jak największa rzesza pracowników w Polsce mogła się zrzeszać, mogła działać w ramach zorganizowanych instytucji świata pracy. Ja jestem związkowcem. Ja zachęcam do wstępowania do związków zawodowych, ale wiem doskonale, że wielu związkowców działa także w ramach rad pracowników i chciałaby działać dalej. Zatem, Związki zawodowe jako zbiorowa reprezentacja pracowników, rady pracowników jako zbiorowa reprezentacja pracowników i tutaj musimy szukać przestrzeni do dialogu. Dziękuję bardzo. E? Dziękuję bardzo.